No to co? Nie mam jakoś, nie wiem. Słuchajcie, no przyszło nam chyba skomentować najtrudniejszą moim zdaniem do interpretacji pracę Paśki, Święto Wiosny, bo z jednej strony mamy tą perspektywę historii muzyki, zwłaszcza tego przełomu XIX-XX wieku, to jest bardzo interesujące. Szkoda, że nie ma tutaj kogoś, kto jest zawodowym muzykologiem, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat i on jakoś częściowo się zazębia z tym, co ona zrobi. A drugi to jest moim zdaniem to, czym ta praca jest, bo ona powstała z zupełnie innego motywu, trochę się przekształciła, tak jak ja ciągle podaję ten przykład tej predeli ołtarza, to pani profesor Holbeina. Chodzi mi o to, że dzieło, które miało być częścią ołtarza, stało się najbardziej intrygującym może obrazem w historii malarstwa, jeśli można tak to ująć, w historii sztuki, jednym z najbardziej intrygujących, mam na myśli Martwego Chrystusa. Bardzo ciekawe takie działanie demontażowe Ducha Świętego, który pokazał właśnie najważniejszą część tego ołtarza i nadał mu pewną taką autonomię. Ona jest oczywiście przez przypadek, ale u Kasi to się bardzo często zdarza, bo kiedyś rozmawialiśmy o Olimpii i ty podniosłaś taki argument, że w zasadzie tą Olimpią miała być koleżanka. Pamiętasz? Tak, tak. Tylko że u Kaśki tak bardzo często jest, że ona po prostu wychodzi od jakiejś idei, jakiegoś motywu, czy jakiegoś fragmentu historii, wizualności europejskiej i nagle się okazuje, że chce zrobić coś innego, a to się często też dzieje przez przypadek, tylko że ja w te przypadki tak nie za bardzo wierzę. I tutaj jest też podobna historia, bo pamiętam te pierwsze rozmowy z nią, jak ona mówiła, że jej marzeniem jest odtworzenie tego baletu. Całego tego mechanicznego baletu, który został pokazany w 13 roku w Paryżu. I pamiętam, że była rozmowa z jakąś taką asystentką, tak, Haniu, ze szkoły baletowej, która powiedziała, że tego się nie da zrobić, że tego nikt w Polsce nie zatańczy po prostu. I wtedy ona wpadła na ten pomysł, żeby zrobić animację, ale to chyba wszyscy o tym wiedzą, jak ona to zrobiła, to nie chcesz. Nie wiem. Andrzej nie wie. No położyła tych ludzi po prostu na białym płótnie, wiesz, i po prostu robiła zwykłą animację. No. To znaczy klatka po klatce. To nie była zwykła animacja. No zwykła nie była, bo byli ludzie, tak. No ale warto powiedzieć, ile czasu, ile klatek. To było strasznie monotone, to trwało, ja nie wiem, ile to rok trwało. Animacja poklatkowa. Po drodze było bardzo dużo różnych problemów. Dlatego, że Kaśka była inspirowana odtworzeniem Święta Wiosny, tego podobno prawdziwego Święta Wiosny, które zostało tam w latach chyba 90. zrobione w Opera Garnier. Tak. W Starej Operze Paryskiej. Gdzie dwójka tam historyków tańca na materiałach archiwalnych i jeszcze rozmawiając z tymi tancerzami, którzy jeszcze żyli, zrekonstruowali, jak ci tancerze się poruszali. Bo to były dosyć dziwne takie ruchy. Tylko że potem Kaśka, chcąc to, miała nagranie, miała fragment nagrania i ona, ta praca polegała na tym, znaczy, że... nagrania tej rekonstrukcji. Tej rekonstrukcji. Ona miała 30 sekund tego nagrania, więc ona wydrukowała poklatkowo poruszanie się tancerza, który to robił do kamery. Potem animator to rozrysował. I potem ona w tej animacji ułożyła ludzi. Problem zaczął się, kiedy po 30, kiedy nie miała już dobrej rekonstrukcji, dlatego że w tym filmie było tylko te 30 sekund. Natomiast reszta tańca wybranej była skamerowana z różnych kamer i nie można tego już było odtworzyć. W związku z tym Kaśka znalazła tutaj osoby z młode tancerki, które się uczyły po kilkanaście sekund tego ruchu, tańczyły do kamery, potem dopiero to było drukowane, potem animator wykonywał według tego rysunki na takich foliach i specjalnych i potem
według tego oni rzucali tych ludzi, którzy leżeli na dole. Na dole. I tak. Na jedną sekundę trzeba było wykonać 24 klatki. 24 klatki, czyli jedna minuta tańca to jest jakiś... Znaczy cała bardzo dużo chciała. Ona robiła to ponad rok i jak ktoś mi mówi, wiesz, na kolanach, w takim namiocie, bo to jeszcze oczywiście trzeba było, te osoby leżały, bo one animowane, bo one nie tańczyły, tylko leżały. To wszystko posuwało na to, dziewczyny to, że się przesuwało białych... nogę, wiesz, no tak, to było tak jak się robi w starej technice animacji. Widziałem w tych zdjęciach. Tak, i w związku z tym, jak ktoś mówi, że właśnie artysta sztuki współczesnej to nie pracuje, może od tak, to ja zawsze widzę otrzymać opozyrę, która przez rok prawie na kolanach, wiesz, tym... Że 6 dni w tygodniu, prawda? Ten, że tak. W niedzielę, ja od razu się zastanawiałam, oglądając to i... Myślałam nad tym, dlaczego nie użyto takiej metody analizy notacji ruchu według Rudolfa Labana, która jest, no, on wymyślił, między innymi on jeszcze miał tam towarzysza w tym, to w jaki sposób zapisywać ruch. I do dzisiaj tancerze, choreoterapeuci też, bo tym się zajmowałam, terapią tańcem, zapisują w ten sposób ruch. I istnieje cała nauka, kinetografia, w jaki sposób zapisywać ruch. I bardzo mnie to zaskoczyło, że w ogóle nie było tutaj mowy o tego typu zapisie. I myślę sobie o tym, czy wtedy, gdy Kasia to robiła, to był 99, tak? Czy w ogóle w Polsce być może nie było osób wykształconych w notacji ruchu według Labana, Laban Notation, które na przykład w Londynie jest super znane. Ale czym by to pomogło? To jest zapis, który nie wymaga wtedy tego poklatkowania i przenoszenia tyle razy, tylko wystarczy, że osoba, która jest w tym kompetentna, oglądając tancerza, zapisuje, to jest trochę tak jak ruch, jak nuty dla muzyki, jest w stanie tak zapisać. Ja uczyłam się tego. Tutaj były dwa problemy. Po pierwsze, że to byli ludzie starzy. Tak. Ja wiem. A po drugie, dzięki tej animacji mogły zostać zrobione, czy jakby oni mogli zostać wprawieni w takie ruchy, które dla tancerzy, także tancerzy Niżyńskiego, były niewykonalne. Rozumiem, tylko to była choreografia, która przekraczała możliwości nawet baletów rosyjskich, które niby miały wszystko tutaj w Skopoczu się przewrócone do góry nogami, bo tańczyło się nie na puentach, tylko na piętach. Natomiast to byli założenia starzy bardzo, nie bardzo, ale w każdym razie starzy ludzie, więc oni tak, sami mówię tylko tych... o metodzie jakby dla tych osób, które to były asystentki z jakiegoś... Które układały, tak. Chodzi mi tylko o tą formę zapisu. To byłoby, nie, to byłoby jeszcze o wiele trudniejsze, nie dlatego, że to były trzy osoby z Kaśką, które układały to w ten sposób, żeby mieć nad tym kontrolę, bo to jest każda sekunda, to jest inne. To one układały tych ludzi, a ktoś, kto miał podgląd na kamerę z góry, mówił, czy one trafiają odpowiednio w te... To też sama metoda tego układania też była dla mnie. Poza tym mnie się wydaje, że jeden z elementów, bo to jest bardzo skomplikowana praca wykonawcza, i że jeden z efektów, które dała ta animacja, to jest to, że ten ruch jest płynny, ale nie do końca. On nie jest ludzki, prawda? W tym jest. Płynny on akurat nie jest właśnie. Jest mechaniczny taki. Że właśnie ma te jakieś takie drgawki, takie takie zatrzymania i to niesłychanie, to wzmacnia, no, że to nie jest normalny ruch. Niby coś tam wszystko, prawda, ręka, noga, wszystko leci tam, gdzie trzeba, jednocześnie jest coś, nawet nie ze starego filmu. Bo to właśnie nie jest takie jak stare filmy, wszystkie są. Nie, tylko... Kiedyś w 2012 roku nazywano to, bo te nazwy wtedy wprowadzono, teatr mechaniczny, to znaczy balet mechaniczny. I tym się zajmował nie tylko Strawiński, ale także Leżer się tym troszkę interesował. Bardzo fajny jest ten film Leżera. Tak. Balet mechaniczny, on już jest dla 20. On jest tu bardzo ważny. Ale on już jest dla 20. Tak, już z 20, ale on już myślał o tym. Także jeszcze przed wojną, no i oczywiście jest Schoenberg, który stworzył ten słynny Sprachgesang, który był też z baletem połączony, mianowicie ten Pierrot Linéaire, czyli księżycowy Pierrot. To była premiera tego, była w Berlinie dokładnie tego samego roku, co Święto Wiosny w Paryżu, dokładnie 13 rok. Więc są dwa największe dzieła, które zrewolucjonizowały w ogóle estetykę muzyczną XX wieku. Bo potem się posypały najróżniejsze kompozycje, takie jak Cudowny Mandaryn, Bartoka i w ogóle napływ tego regionalizmu muzycznego.
To właśnie jest, to jest bardzo ciekawe przy święcie wiosny. Niekoniecznie to się wiąże z kozyrą, no ale to jest też ważne, że to jest bardzo dziwna forma muzyczna, którą zresztą Stawiński momentalnie porzucił, bo on się zwrócił ku neoklasycyzmowi. W ogóle przestał robić te rzeczy, bo tam był taki cykl, Ognisty ptak, Pietruszka, zresztą Pietruszkę też kozyra robiła. Taką śmieszną instalację. Chodzi mi o to, że ten 13 rok w ogóle jest bardzo istotny, bo on doprowadza do tego brutalizmu takiego. I niektórzy mówią, że Strawiński, a także Schönberg, że oni już jakoś, jeszcze oczywiście Alban Berg i Anton Webern, że oni jakoś zapowiadali wojnę, takie różne rzeczy. No jest cała teoria. Znaczy fajnie jest pisać teorię, jak to się już wydarzyło, tak? No prawda, ale no. To jest takie czytanie, powiedziałbym, retroaktywne. No retroaktywne. No, tak, to jest nazywa preposteryjna historia sztuki. Tak jest. Ale jeżeli traktujemy poważnie to, że czas nie jest linearny, to znaczy, że on się nie układa właśnie w takie sekwencje przyczynowo-skutkowe, to różnego rodzaju zjawiska, które w naszym linearnym postrzeganiu czasu są wcześniejsze niż coś tam, w gruncie rzeczy są symptomatyczne i tak samo, i tu akurat mi się koncepcja, że święto wiosny, po pierwsze, nie ma nic wspólnego ze świętem ani z wiosną. Ja teraz mówię o muzyce, ja nie mówię o balecie, nie mówię też o pracy Katarzyny Kozyry, bo mówię o warstwie muzycznej. Po drugie, że sam regionalizm jest też taką, powiedziałbym, dekoracją na czymś, co jest bardziej podstawowe, to znaczy właśnie na tym nadchodzącym XX wieku. Tak, ale od razu wejdę ci w słowo, przepraszam. No, ale to myśmy takich folkloryzmów, rusycyzmów było wcześniej sporo, Rzymskiego Kosaka, wszystkie tańce połowieckie i tak dalej, tego było potem. Tak, tak, ale to jest zasadnicza różnica. No jest właśnie, to jest o czym ja chcę powiedzieć, zasadnicza różnica. Znaczy, że to, o co chodzi, jest czymś zupełnie innym. Jest zupełnie niż tańce połowieckie. Bo mówiłeś o tym regionalizmie, to jest bardzo... I pani profesor też wspomniała o tym, że było dużo takich motywów, zwłaszcza w muzyce neoromantycznej. Ale to nie były... Ten regionalizm na czymś innym polegał. Jak Brahms pisał rapsodię węgierską, jak Liszt pisał węgierskie rzeczy, to one były ciągle utrzymane w tej klasycznej sonatowej formie. Czyli nie było czegoś takiego, co się pojawiło pierwszy raz u Strawińskiego, czyli kompletne zachwianie metru, wprowadzenie instrumentów perkusji. On wprowadził przez ten kubański instrument po raz pierwszy. Zaczęła się inwazja tego nieregularnego metru i to już przełamuje jakby te różne takie naleciałości XIX wieku, które polegały na to, że wszyscy się jakoś tym regionalnym brzmieniem interesowali, prawda? I o to chciałam cię zapytać, o ten instrument, dlatego że tak naprawdę ten guiron, to jest rytualny instrument, to nie jest tylko tak, że to jest Kuba. I jakby to, że to też pochodzi jakby z Afryki, mówi się oficjalnie, że to jest kubański instrument, ale to jednak, że tak powiem, przyszło z Afryki, No ja i te, myślę, to zastanawiałam się, bo nigdzie znaczy ja nie znam jego inspiracji w ogóle rytuałami i w ogóle cała muzyka, tak, bo ta muzyka, która jest w kubańskich rytuałach, jest właśnie taka, to co on, że tak powiem, zrobił, tak. I to nie jest święto, tylko rytuał wiosny. My to tłumaczymy dziwnie na polski, ale nigdzie, ani na francuski nie ma święta, tylko wszędzie się rytuały. Po angielsku jest Walter Spring. To się po francusku, bo jednak rzecz się działa w Paryżu, nazywało le sacre de Paris. No właśnie, to jest dokładnie. Nie bardzo jest polskie słowo dobre na sacre. Ale to nie jest właśnie, to na pewno nie jest święto. Nie, bo na przykład koronacja królewska też po francusku nazywa się le sacre. Także to jest jakiś taki rytuał najwyższego rzędu, prawda? Ale namaszczenia. Bliżej ofiarowania, tak? I po niemiecku też jest zupełnie inaczej, bo to jest Frühling der Heiligen. A na przykład katalog Kasi wydany w ogóle zawiera jeszcze inne określenie, już nie pamiętam jakie, zresztą tam z błędem napisane, bo to wydawali w Niemczech. Znaczy, pisali w Polsce, a wydawali w Niemczech. Ale to też miało Frühlings Opfer chyba. Tak się to nazywa. Ofiara wiosny. Ofiarowanie. Tak. Czyli za każdym razem podkreślano inne motywy. Strawiński się w ogóle odcinał od tego. Przede wszystkim jest jedna sprawa. To nie były w ogóle rosyjskie melodie, to były bułgarskie melodie. Całe to metrum jest bułgarskie.
I on o tym bardzo wyraźnie mówi w swojej biografii, że nikt nie zrozumiał właściwie tego źródłosłowu muzycznego, o którym chodziło. Potem w muzyce 20-30 lat Bartok często nawiązywał do tego, a my znamy z Kamilem takiego trębacza Dona Ellisa, który stosował to metrum na 14-16, które wywodzi się z muzyki bałkańskiej i bułgarskiej. I ono było zastosowane właśnie w Święcie Wiosny. Dlaczego ja mówię o tym regionalizmie? Bo to już nie polega na tym, że to jest coś, wiesz, jakiś folklor, tak jak robił na przykład Liszt, robił Mazepę, czy Dworzak robił na przykład folklor amerykański. Tylko chodzi o to, że muzyka się rozprasza, to znaczy nie ma tej ciągłości, którą głównie dyktowali Niemcy, prawda, gdzieś od połowy XVIII wieku, że to jest ta forma sonatowa i tylko są lekkie odstępstwa. I folklor jest wtłaczany w tę formę. Tutaj się to wszystko rozproszyło, to się zaczęło w młodej Europie. Jeszcze no. Kontynuując, to wydaje mi się, że ten moment odwrócenia, to znaczy tego, że orkiestra zaczyna być tym, medium, które nadaje metrum, to znaczy cała praca smyczków jest cały czas taka... I to jest moim zdaniem sedno. I tu ja zupełnie inaczej, bo teraz oczywiście przed tym spotkaniem trochę sobie posłuchałem. I inaczej słuchałem niż jak tam miałem 20 parę lat, bo wtedy byłem zafascynowany, jakie to jest wywrotowe, a teraz mam wrażenie, że to jest bardzo w gruncie rzeczy klasyczne. To znaczy w takim sensie i ten zwrot do neoklasycyzmu jest już przewidywalny, ponieważ w gruncie rzeczy to, co czyni orkiestrę, czyli smyczki, przekazują to, co jest najważniejsze. A najważniejszy jest ten taki rytm, to pulsowanie takie. I to oczywiście jest pulsowanie maszynowe. To jest, ale też rytualne. Można w tym też widzieć. Zależy w jakiej kulturze. Maszyna jest. Zależy w jakiej, tak. Ale ja bym poszedł za tą intuicją, to znaczy dla nowożytnej cywilizacji rytuałem jest maszyna. Maszyna, która pulsuje. To, co w Ziemi Obiecanej widać, ten taki. Takie koło zamachowe, które... Dlatego Leżerko, który uwielbiał maszyny, tak, pani profesor, on tak kochał się w tym Święcie Wiosny. Bo to moim zdaniem jest tak naprawdę opowieść o wyrywającej się spod ludzkiej kontroli cywilizacji maszynowej, która tym swoim pulsowaniem rozrywa wszystko. I w tym sensie to jest rzeczywiście zapowiedź potem tego wszystkiego, co się w XX wieku zdarzyło, tej maszynowej wojny. Czy nie Patrick von Kleist był ojcem tego pomysłu maszynowej muzyki? Nie, to był, ty masz na myśli traktat o marionetkę, to jest troszeczkę coś innego, ale w ogóle generalnie w 20 latach, jeszcze przed wojną, gdzieś między 10 a 13 jest ogromna inwazja tego takiego zwątpienia w harmonijność człowieka. I potem mamy najróżniejszych artystów i to się kończy gdzieś na kantorze, znaczy tym pojęciu człowieka jako takiej bryły biomechanicznej. Że to w zasadzie nie są ludzie, tylko to są trochę maszyny, trochę ludzie. Ale przecież była cała włoska szkoła tego buroityzmu dźwiękowego, prawda? Tak, to było Lewie ze Strawińskim. Nie, trochę później. Troszeczkę później, ale nie poszli jeszcze dalej niż... Tak. Nie, to potem ja słyszałem, że właśnie Kleist był tym, który stwierdził, że tylko muzyka marionetek mechaniczna jest prawdziwą muzyką. Nie, on w ogóle o muzyce w tym traktacie, akurat ten traktat czytał przed wczoraj. Nie o muzyce, tylko że oni to wzięli jako przykład. No. To o coś innego chodzi. To chodzi o to, że zachwiała się wiara w harmonijność człowieka. I balet mechaniczny to jest określenie z 12 roku, zresztą nie pochodzące w ogóle od Stawińskiego, już nie pamiętam, kto to wymyślił. To jest właśnie ten balet, który pokazuje ludzi w takich nienaturalnych, niegeometrycznych kompozycjach ruchowych. I to się, w tym sensie ta forma baletu, o której mówiliście, to znaczy ta właśnie troszeczkę zerwanym ruchem, jest dokładnie odpowiednikiem tego rytmu, który jest właśnie Kozyra cały czas. Kozyra to intuicyjnie jakby... A Mierzyński o tym pisał, że w Święcie Wiosny w ogóle nie ma
jeśli chodzi o tą warstwę baletową, nie ma ludzi, są tylko kamienie i rośliny. No. Może nie maszyny, ale są kamienie i rośliny. No. Jakby to trochę na... Tak, ale to się bardzo dobrze tutaj komponuje, bo to właśnie chodzi o to... Nieważne, czy oni są roślinami, maszynami, czy zwierzętami, tylko chodzi o to, że oni są... Nie ludzki rytm. Tak, i to się... Antropocen się skończył. Że tam się dopatrywano, no i tutaj cała ta historia choroby psychicznej Wacława Niżyńskiego była też wyciągana, że jednak bardzo dużo inspiracji jest tam z ruchu takiego katastrofycznego, z różnego rodzaju zaburzeń ruchowych osób chorujących, cierpiących na schizofrenię i w jaki sposób on to miał właśnie oddać za pomocą ruchu i takiej choreografii, co do której no nie wiemy właściwie, jak ona dokładnie wyglądała, tak jak mówię, z tym zaskoczeniem, że to nie zostało nigdzie w taki sposób odnotowane. Natomiast no to jest ciekawy w ogóle trop, patrząc na to, jak później Kasia Kozyra to jednak, no właśnie, to co pani profesor mówiła, starszych ludzi, tak, w jaki sposób tutaj to jest moim zdaniem... Nie, bo to jest jedna z wielu odwrotności, które tam się dzieją. No. Ale dla mnie ten ruch, który właśnie animacja pozwoliła w pełni zobaczyć to, czego nie potrafili zrobić nawet tancerze Diagilewa. Bo to było jakby nie tylko niezgodne z ich rutyną, bo przecież rosyjscy tancerze mają od maleńkości, oni są bezkostni właściwie. To właśnie wszystko sprzyja temu, żeby to było płynące, prawda? Te łabędzie, te umierające ptaszyska. Natomiast tutaj trzeba było jakby całkowicie zmienić metodę ruchu, w ogóle podstawowego ruchu. Natomiast ja tutaj dla mnie ten rytm, może zacznę od tej Bułgarii. Otóż w takiej archeohistoriografii rosyjskiej drugiej połowy wieku XIX Bułgaria, tereny bułgarskie były widziane jako to gniazdo, ten matecznik, z którego wyszła Rosja. Ja to zresztą zupełnie przypadkiem... Ale mówimy o Bułgarii nadwożeńskiej chyba, prawda? Ja bardzo dziwną drogą kiedyś do tego doszłam, mianowicie w Muzeum Rosyjskim na Placu Czerwonym, tym z czerwonej cegły zbudowanym w stylu staroruskim, są obrazy Siemirackiego, ogromne. On, jak wiadomo, całe życie pracował na zlecenia rosyjskie. Jeden z obrazów, to nie są obrazy, to są się takie gigantyczne pano, ale on przedstawia pogrzeb wodza, zresztą opisany na podstawie takiego arabskiego źródła, i tak bardzo drastyczne rzeczy dzieją się w czasie tego pogrzebu, bo tam oczywiście gwałcone dziewice, które potem są palone i tak dalej. Więc oczywiście Siemiracki tam się nie posuwa do przedstawiania gwałtu na dziewicach, ale dziewice owczem są. Ale właśnie to wszystko dzieje się w Bułgarach. Także tam w każdym razie u schyłku wieku XIX, to jest chyba wszystko niedaleko, te takie najbardziej pierwociny rosyjskości, bo jesteśmy w Muzeum Historii Rosji, były lokowane tam. Stąd mi się wydaje pomysł, ja się powracam, gdzie tam? Bułgarzy są nad Wołgi. Tak, pierwotnie byli nad Wołgą. Tak, oczywiście. I oni inspirowali kulturę rosyjską, nie ci Bułgarzy. Nie bałkańscy. Nie bałkańscy. Ale to metrum w Święcie Wiosny z Astroplosem bułgarskie, bo to ale to też byli Bułgarzy. Też, no mówię, dlatego pani nie, stąd, profesor stąd słusznie właśnie, mówi. No. Stąd to właśnie, nieważne, gdzie stąd oni właśnie byli. To metrum bułgarskie, że ono, nie, no. ono było wtedy postrzegane jako coś najbardziej pierwotnego natomiast dla mnie ten rytm, ja zupełnie nie mam żadnej wiedzy muzykologicznej, nie jest rytmem maszynowym, tylko jest pulsowaniem ziemi, bo o to tam chodzi. Tam chodzi o to, że Ziemia jest żywa i że trzeba ją do tego życia, do tego wzrostu pobudzić przez śmierć. Klasyczna sprawa, prawda? Essen offering właśnie. Tylko że dwie rzeczy się i to dla mnie to pulsowanie jest właśnie pulsowaniem tego życia, które musi się poprzez tę śmierć wydobyć z otchłani. Ale tutaj mówimy o dwóch, wszystko jest okej, ale mówimy o dwóch rzeczach.
mówimy o muzyce i balecie. Ta mechaniczność, ona jest przeniesiona z muzyki na ruch ludzi. I to, co pisano, bo to był przecież wielki skandal, pisano okropne recenzje. Ale to był sukcesy skandal. To jest, tak, nie ma takiego określenia po polsku, ale to jest najlepsze, co może być. My jako frankofile to świetnie wiemy. No. Także chodzi mi tylko o taką rzecz, że to było na przykład u Prusta, mówi się bardzo częściej, jak się spotykają tych Verdiuhenów i tak dalej, to bez przerwy się mówi o rosyjskim balecie. I wszyscy czytelnicy rozumieją, o czym się mówi. Mówi się o sprzecznym z naturą tancerza rosyjskiego ruchu, który ma tę ziemię pobudzać. Ziemia ma się rytmicznie zachowywać, natomiast oni są po prostu jak lalki. To Béjart próbował odtworzyć potem, ja widziałem kiedyś w Brukseli takie przedstawienie, gdzie to po prostu tak średnio wyszło. Średnio wyszło. Ale kiedyś było w Teatrze Wielkim, były takie 4 czy 3 spotkania. Tak. Był kawałek tej rekonstrukcji zrobiony siłami naszymi siłami. To był bardzo interesujący wieczór. Bardzo interesujący wieczór. Potem był kawałek, był Béjart. Tak, znowu też zrekonstruowany, bo to nie byli tancerze Béjarta. I potem było to zredukowane do takiej pary tancerzy z Izraela. Fantastycznie. Tak. Ja oczywiście nie widziałem. Ale ja chciałbym wrócić jeszcze do tego argumentu, czy tego sporu o ten rytm. Bo on mi się wydaje bardzo ciekawy i powiedziałem, że przychodzą mi do głowy 2 kontrargumenty. Tak. Właśnie nie wiem, który wybrać. Jeden kontrargument jest związany z takim, że w pewnym sensie to, co twórca świadomie mówi, już nie mówiąc o jego interpretatorach bezpośrednich, na temat swojego dzieła, nie jest dla mnie do końca przekonujące. To znaczy, że To dla nikogo. To nie wolno wierzyć. Że ten rytm ma być nawiązaniem do tych różnych tradycyjnych rytmów, ziemia, krew, ofiara i tak dalej, i tak dalej. W recepcji, moim zdaniem, to wyczucie, jak głęboko maszynowy jest ten przekaz muzyki, i to przede wszystkim ta inwersja, której Strawiński dokonuje, to znaczy przeniesienie rytmu na orkiestrę smyczkową, jest, wydaje mi się, tak potężne, że on potem w recepcji bardzo mocno zafunkcjonował. Jednym z takich dobrych przykładów jest książka Miodrisa Eksztańsa, Święto Wiosny, o pierwszej wojnie światowej po prostu. Znaczy właściwie pierwsza wojna światowa odczytana jako inscenizacja Święta Wiosny. Na dodatek zrobiona niezwykle starannie, znaczy to odczytanie, bo ono jest oparte o listy w dużym stopniu żołnierzy frontowych, więc jest naprawdę taka subtelna w tym zamyśle. Ale i to jest właściwie jeden wątek, to znaczy po prostu mówiący, jednak to jest po prostu maszynowe. Natomiast druga rzecz, która mi przyszła do głowy, to że obraz cywilizacji maszynowej, która się wyłania szczególnie właśnie z pierwszej wojny światowej, to jest taka spotworniała natura. To znaczy te błotniste pola Flandrii, w których cały czas pada deszcz i wyłaniają się jakieś potworne maszyny, czy te szeregi żołnierzy w maskach gazowych. I to wszystko w tych świetle wybuchów. To już nie, do końca nie wiadomo, czy to jest technika i cywilizacja, czy to jest właśnie jakaś taka spotworniała natura, która żąda ofiary z krwi. I w tym sensie, moim zdaniem, w pewnym sensie wszystko jedno, czy mówimy o tej pierwotnej ziemi, która żąda ofiary z krwi, czy mówimy o cywilizacji technicznej, która żąda ofiary z krwi i wyrywa się spod ludzkiej kontroli i staje się siłą nieludzką. Tak czy inaczej, to się zbiega w takiej potworności, która żąda ofiary z krwi. I w tym sensie, moim zdaniem, ten rytm opowiada właśnie o czymś takim, to znaczy o jakiejś takiej ofierze, która jest nieludzka. Właśnie to bym przede wszystkim podkreślił. To ma sens, ale nie do końca. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Strawiński jest wizjonerem formy muzycznej i wiesz, on nie do końca i odcinał się od tego bardzo często. Oczywiście. Odcinał się bardzo często od takich interpretacji. Mnie się też te interpretacje nie podobają za bardzo, bo
Ja wiem, że chodziło o coś takiego, tak generalnie kryzys człowieczeństwa. To znaczy to ustępowanie maszynom, ale nie w sensie wynalazku, tylko wynaturzenia. To, o czym mówiłeś. To jest dobra uwaga. I wszyscy, którzy piszą o związkach Strawińskiego z kulturą wojenną, bo ona, to była cywilizacja, ta wojna przyniosła nową cywilizację. Pamiętasz ten spór Remarka z Ingerem, że Inger powiedział, jak zobaczył pierwszy raz, jak padają ludzie przed nim, po prostu pokotem od tego gazu, to przestał wierzyć w romantyczność wojny. Ale to ciągle był Niemiec, który uważał, że przeznaczeniem człowieka jest prowadzenie wojny, obojętnie czy na wojnie, czy w społeczeństwie, czy w czasie pokoju. Natomiast Remarko opowiada te historie o tych żołnierzach, którzy z tej wielkiej przygody wracali bez rąk, z syfilisem, wiesz, bez połowy głowy i tak dalej. Wiesz, te dwie relacje się zderzają i one jakoś nawiązują też do Strawińskiego. Ja bym to raczej określił nie jako... Mi się wydaje, że ten wątek z maszynami jest za bardzo, że to jest nadinterpretacja, aczkolwiek w samej formie muzycznej coś w tym jest. Tylko, że tu nie chodzi o ruch maszynowy, tu chodzi o zmieszczenie w formie muzycznej, która jest na dodatek baletem, zupełnie innego metru, rozumiesz? I chodzi o to, że on przywołał regionalizm zupełnie z pobocza kultury muzycznej. To jest najistotniejsze. No, zgoda, tylko że to metrum, które on przywołuje, jednocześnie jest metrum funkcjonowania maszyn. Nie. Nie, tu absolutnie nie masz racji, bo żadna maszyna nie działa w taki sposób. Nieregularne metrum nie wytworzy żadnej maszyny. A ja bym dlatego... Żadna maszyna się tak nie zachowuje. To tylko już musielibyśmy włączyć, że tak powiem, muzykę, żeby do tego dojść. Nie. Natomiast ja jeszcze do jednej rzeczy, o której ty mówisz, chcę się odnieść. To znaczy, bo ja w ogóle rzeczywiście mam podejrzenie i wczoraj wielokrotnie mi to przychodziło do głowy, że tak naprawdę Strawiński stworzył pewną strukturę formalną. Jemu w pewnym sensie było wszystko jedno, co się w to wpisze. To znaczy, że... Znaczy on z zachwytem słuchał tych różnych interpretacji, od których się wszystkich tak, uczyło. Ale tak naprawdę jego interesowało to, że właśnie tu było... No właśnie forma muzyczna. Tak, tak. Trochę... Natomiast to, co się dzieje, jak tworzy się forma, to trochę tak jak u Fregego, który mówił, że jak słyszymy zdanie, to mamy taką intencję, żeby wierzyć, że to jest prawda. I trochę to jest tak, że jak my słyszymy formę, to mamy taką intencję, żeby wierzyć, że ona ma pewien sens. Że to jest albo święto wiosny, albo cywilizacja maszynowa, albo cokolwiek innego. I że to są, że tak powiem, niezamierzone konsekwencje kogoś, kto tworzy formę, strukturę formalną, że ona się zaczyna wypełniać pewnym sensem. I zwykle to, że ona jest jakaś, powoduje, że ten sens jest jakoś określony. To znaczy, że to nie będzie dowolny sens. To ja bym tutaj dorzuciła bardzo przyziemną rzecz, że właśnie Strawiński tworzy formę muzyczną. Profesor cały czas mówi na tej ziemi. Także. Tworzy formę muzyczną, ale to wszystko spotyka się z Diagilewem, który jest genialnym impresariem i który robi spektakl dla paryskiej publiczności. I dopiero z połączenia tych dwóch rzeczy wychodzi to, o czym mówiliśmy. Czyli, że on jest znaczy, balet Święto Wiosny w choreografii Wacława Niżyńskiego. Ale on jest barometrem nastrojów Paryża, jak i centrum Europy. A jeszcze Modris Eksztajn. To znaczy, przepraszam, on bardzo dobrze wie, czego ta publiczność oczekuje. Ale właśnie, o to chciałam powiedzieć, że w tej książce przez ciebie przywołanej, ja nie czytałam tego Modrisa Eksztajna, bardzo fajnie, bardzo polecam. Natomiast to, co tam chyba uderza, to, że właściwie nie balet, nie muzyka, tylko publiczność jest głównym bohaterem tego Święta Wiosny. I to oburzenie, które zafundowało właśnie temu wydarzeniu. I to, w jaki sposób on to opisuje, jako metaforę pewnego rodzaju takie coś, co możemy nazwać, nie wiem, proroczym wobec Wielkiej Wojny, to jest to, w jaki sposób ludzie zareagowali na to, co zobaczyli tam na scenie, co usłyszeli. No nic się takiego nie działo. No właśnie, on tam opisuje jakby konkretnie, nie wiem, czyli też w jaki sposób kto co powiedział, w jaki sposób być może zostało to wykreowane. Myślę, że każdy by marzył, żeby teraz przeżyć coś takiego na inauguracji warszawskiej jesieni. No tak, na którą właśnie idę w piątek i wiem, że będzie nudno śmiertelnie. Pod
hipotezę, tak, ale nie jesteśmy tego... przed pierwszą wojną światową. My jesteśmy przed trzecią. To już, to już się nie wraca. Bardzo ciekawe, bo, że... ale może jakaś awanturka, filharmonii chociaż. O pracy Kasi Kozyry i o jej Śmiecie Wiosny i o tym, w jaki sposób tutaj pojawia się publiczność i to oburzenie, z którym no... nie mieliśmy do czynienia. Tak, co, że... jakby powstrzymujesz mnie, żebyśmy tam nie szli. Nie, zwróćmy do Kozyry zaraz. No? Tak. Raczej w tym sensie wydaje mi się, że, że ta metafora, która no, została jak najbardziej skrytykowana i Eckstein tutaj również z tym, że z artystów uczynił proroków I wojny światowej, że cała ta forma takiego transowego tańca, no do tego też chciałam tutaj nawiązać i do tego, co pani profesor mówiła odnośnie pewnego rodzaju zmanierowania też do dzisiaj osób, które mają trening w tańcu klasycznym, czyli że tam z tych opisów, które mamy, tancerze na przykład zamiast na zewnątrz stopy mieli do środka, co jest niezwykle trudne, gdy ktoś tańczy i jakby mówię też to z autopsji, żeby nie iść w taką stronę jakby tych manieryzmów i tej pamięci kinetycznej i ruchowej, która pozwala nam na jakby tutaj zdobycie się na coś, co miało, bo pamiętajmy o temacie, bo jednak Święto Wiosny jako balet też miało jakiś temat, chociaż słabo zarysowany, ale była ta ofiara, młoda dziewczyna, ta, która miała jakby zatańczyć się na śmierć, bez jakichś nadinterpretacji etycznych, a jedynie z tą dynamiką, jakąś energią, w której są jeszcze te postaci, tam też są postaci starców, którzy w tym balecie, którzy mają to obserwować, ale jednak ten cykl, o którym właśnie na początku mówiliśmy, życia i śmierci, że to o to będzie chodziło też, że jakaś apoteoza życia poprzez zniszczenie czy samozniszczenie i stąd ta analogia wtedy z wojną, z wielką wojną. Więc tak jakoś chciałam jeszcze dorzucić te rzeczy, które wydaje mi się, tak patrzysz na mnie, że trzeba dalej, że jakoś dla mnie było to interesujące, żeby teraz na przykład tego Modrisa, myślałam, że Exnis, być może, bo to kanadyjski jest badacz, ale żeby jego tezy też porównać do tego, co... Estończyk. Ale Estończyk, tak, czyli wtedy... I w jaki sposób to porównać do tego, co Kasia robiła tym twoim tropem, też Andrzej, że właściwie zawsze jest jakaś w tym jeszcze intuicja, o której Kasia Kozyra nie wie, więc co tutaj by się zadziało i do czego, jakby co przewiduje, jeśli coś przewiduje praca Kasi. Żeby zamknąć ten segment, to ja powiem tak, i to będzie chyba jakieś tam podsumowanie, że to dzieło jest przede wszystkim dziełem totalnym, bo ono, tak jak Piechonina Schönberga, to jest Sprachgesang, to jest wprowadzenie śpiewu operowego, który polega na mówieniu. Coś, co dzisiaj jest dominującą cechą współczesnych oper pisanych. Wolfgang Riem, Lachenmann, wszyscy tak piszą teraz. To był 13 rok, dokładnie, nie pamiętam, kto był pierwszy, ale to można sprawdzić chyba w Google. Że to dzieło Strawińskiego miało bardzo wielu ojców interpretacji. Tutaj już się kilku pojawiło, tak? Ale to było tak ważne, nikt nie wie dlaczego. Do dzisiaj trwają dyskusje, bo były teraz próby przez Simona Rattla robione. On 3 razy nagrywał to. Nagrywał to też w balecie, w tej wersji z dzieciakami z Blokowic w Berlinie. To jest 2003 rok. Wszyscy się, Boulez się na tym zastanawiał, na czym polega fenomen tego Święta Wiosny, bo ono od strony muzykologicznej nie jest uważane za wielkie dzieło. Nie. To robiono lepsze rzeczy wtedy. Potem robił Messiaen podobne rzeczy z tymi falami Martenota. To był też to wprowadzenie tego mechanicznego rytmu. I to były dzieła też już, które trochę zwietrzały po czasie, także z tymi czysto muzykologicznymi... Maurice Kagel jeszcze też. Maurice Kagel to robił, Schiavini to robił, wielu to robił, ale to są dzieła, które nie przetrwały. Chodzi mi tylko o to, że w tamtym czasie, w 13 roku, jakby w antycypacji tego, co się już działo, pamiętajmy, czym była wtedy Francja. To po aferze Dreyfusa to był nieustanny konflikt z Niemcami, który miał tam odpływy i przepływy tych różnych histerii. To był początek Action Française, czyli takiego zajadłego klerykalizmu.
I to święto wiosny w 13 roku, ono wywołało dużą sensację, bo ono zdywersyfikowało uwagę Francuzów przede wszystkim. Bo to na samym początku było dzieło znane tylko we Francji. Ale wydaje mi się właśnie, że tutaj czytanie symptomatyczne jest bardzo użyteczne, dlatego że zgadzam się, że to nie jest w najmniejszym stopniu muzycznie bardzo jakieś rewolucyjne. Natomiast ono moim zdaniem w sobie tak skupiało bardzo wiele różnych podskórnych napięć, które były charakterystyczne dla epoki, w związku z tym dla różnych ludzi było z różnych przyczyn zresztą ważne. I to zostało jako taki, powiedziałbym, symptom pewnego czasu, a ja bym powiedział całego wieku, bo też uderzyło mnie to, jak pewna fraza narastania takiego, powiedziałbym, napięcia i konfliktu została przyjęta przez Szostakowicza w Symfonii Leningradzkiej. Najbardziej taką czystą symfonią o wojnie, o konflikcie wojennym. Ten ostatni. To widać, jak bardzo Strawiński też czuje ten rodzaj napięcia, który Junger pokazuje, to znaczy to, co jest fascynujące w wojnie, to narastanie napięcia aż do absolutnego stopienia się, zatracenia. A dla mnie, to będę się, słuchajcie, spierała, to nie jest analogia z wojną. Ja to po prostu tak widzę Kubę i dokument performatywny. Jak się zobaczy dokumenty performatywne z tańca rytualnego na Kubie, albo to, co zrobiła Maja Deren, to nagrywanie rytuałów na Haiti, i posłucha się muzyki do tego, ona to przecież kręciła tam przez kilka lat, no to ja po prostu, jak widzę pracę Kasi i jak myślę o tym balecie i to, co ty jeszcze mówiłaś o Nierzyńskim, to, że on widział te kamienie i drzewa, to jest dla mnie tak naprawdę analogia wprost, bo przecież drzewo jest w rytuałach kubańskich, afrykańskich, pod nim są te święte drzewa, pod nimi się wykonuje rytuały i kamienie są rodzajem fetyszu. I to wszystko, i te ruchy takie tak naprawdę w tym balecie, jak się obejrzy te dokumenty performatywne ich o rytuałach, o religii, to jest dla mnie po prostu, ja nie wiem, zastanawiam się, czy ten instrument jest jakimś takim łącznikiem, czy on wiedział, czy się interesował tymi rytuałami. Wiedział, bo poradzono ten instrument, poradzono, żeby go wykorzystał, bo nie miał wiedzy na temat Afryki ani Kuby. Ale jakiś muzykolog, ja nie pamiętam, jak się nazywa, Weź to, bo to jest dobre. Się nazywało La Negra. Wszystko jedno, czy to były maski, czy to były instrumenty muzyczne. Obrazy, tutaj muzea etnograficzne odegrały bardzo istotną rolę. To naprawdę oni wiedzieli w tej takim poszukiwaniu dreszczu, egzotycznego dreszczu. Ten instrument wydaje, ten guiron, opisuje się w angielskim jako rattle. To jest coś, co się właśnie powtarza, jest takiego mechanicznego. I to właśnie jest w tej muzyce rytualnej afrykańskiej. I Kuba też to przejęła z Afryki, Haiti to ma. Oni są takim centrum i myślę, że on jakby świadomie też wykorzystywał ten dźwięk takiego powtarzalności właśnie. Na pewno to wykorzystał, bo po prostu inaczej, bo to był bardzo rzadki instrument, on był tam skądś sprowadzany, wiesz, to nie było coś takiego, że on do filharmonii szedł, się zamawiał coś. To jest taki ciekawy muzea etnograficzne w narodzinach sztuki nowoczesnej. No, ja tutaj taki subwersywny nieco wątek, czy też pytanie wprowadził. Mianowicie, no tak, ale o czym są tak naprawdę rytuały takich ludów, no ludów Afryki już, tak upraszczając. Rytuały ludów Afryki bardzo często są właśnie o granicy między człowieczeństwem a nieczłowieczeństwem. No, o przekraczaniu tej granicy. Tylko mówimy tutaj o opracowaniu muzycznym, a przede wszystkim rytmicznym, takich wątków, które być może właśnie opowiadają z tymi takimi rytmami nieludzkimi właśnie o tym przekroczeniu granicy człowieczeństwa. Czyli padło tutaj jeszcze słowo szamanizm, które chyba jest też kluczowe do tego. I drzewo szamańskie. I w tym sensie użycie tych rytuałów wcale nie byłoby wbrew tej fundamentalnej intencji dotyczącej takiego rozpadu tego, co ludzkie, na przełomie XIX i XX. Ale jest takie niebezpieczeństwo, że, bo ty mówisz o tym, rzeczywiście wprowadzono to pojęcie baletu mechanicznego, prawda? Nie wiadomo właśnie dlaczego, bo nie było jeszcze ani święta wiosny, bo ten Schönberga utwór też był baletem. To była totalna klapa. Tam już nie było żadnego, wiesz, cmokania i tak dalej, wszyscy to zjechali, bo on wynajął jakoś bardzo złą aktorkę do tego, która między takimi parawanami chodziła
I to jest generalnie, też szprach gazanach polega na tym, że samogłoską i spółgłoską przypisuje się wartości muzyczne. To dzisiaj to robią wszyscy twórcy oper. I to jest genialne dzieło, genialne, ale po prostu było bardzo źle wystawione. Natomiast podejrzewam, że ze Świętem Wiosny było odwrotnie właśnie, że to było genialne przedstawienie, którego potem nikt nie umiał odtworzyć, bo ja widziałem tego Beżarta, się w ogóle nie dało oglądać. No ale nie było tej grozy. Rytuału też nie odtworzysz, tak? Rytuału, to co wspominamy, rytuału też nie odtworzysz. To są ruchy przy tych wszystkich performatywnych takich działaniach, tak? Przy rytuałach. Tak, ale wiesz, coś tylko pamiętajmy o tym, że to ja tutaj te wszystkie egzotyczne wątki są jak najbardziej na miejscu, tylko po prostu, ponieważ w tej chwili no, dosyć dobrze wiemy, prawda, jak etnografika różne, prawda, to badania postkolonialne pokazały, prawda, jaką rolę muzea etnograficzne i wystawy światowe, na które sprowadzano takie, prawda, ludzkie zoo, prawda, jakie to miało znaczenie dla odnowy języka europejskiej sztuki, no już tak najbardziej ogólnie mówiąc, bo to zarówno w wizualiach, jak i w muzyce, więc to nie trzeba było jechać, jeszcze pamiętajmy o tym, że prawda, się nie tak łatwo nie jeździła, nie nagrywała muzyki, ani w ogóle, ale właśnie były muzea i były te wystawy światowe. Te wystawy światowe, na których można było zobaczyć tych dzikich, którzy te swoje dziwne tańce wyczyniają i walą w te bębny i tak dalej. To, jak mówię, badania kolonialne pokazały, prawda, gdzie są źródła tych prymitywizmów, tych brutalizmów, tych egzotyzmów. No są w tym, że im to jak na talerzu podano w Paryżu. Tak? Podano im to w Paryżu. No, ale to Paryż nazywa to brutalizmem i prymitywizmem, tak? Ale się tym ekscytuje. Ja wiem, no właśnie ekscytuje się tym tak naprawdę, ale to dalej funkcjonuje tak naprawdę w świecie. I w tej chwili wiem, że na Kubie nawet pisałam o tym, o tej pracy Kasi, właśnie Eduardo Rencuel-Diaz, który jest reżyserem kubańskim, młody człowiek, 30 lat i robi w tej chwili kolejny dokument na temat właśnie rytuałów i tańców na Kubie, czyli to tak naprawdę funkcjonuje i to dla nas jest prymitywne i dla nich to nie jest prymitywne, ale my się też o tym nie dowiemy, dlatego że oni mają na przykład między innymi w rytuałach to, jednym z punktów jest to, żeby nie przekazywać tej wiedzy ludziom, którzy nie są, że tak powiem, nie są w środku, nie są w kraju. Absolutnie, tak. I nawet jeżeli się ma przyjaciół, jeżeli się tak, ich jak zna, misteria eleuzyjskie, prawda? Nie wiemy, na czym polegały. To jest jeden z warunków, tak? Trzymania tajemnicy. Tak, tutaj padło takie określenie rytuału i ty użyłeś tego określenia, że rytuały w Afryce polegają na tym, na tej refleksji takiej plemiennej, no tej prymitywnej, przepraszam za słowo. Tradycyjnej. Tak, tradycyjnej. Wiesz, że ja będę o nie walczyć. Walcz. Słuchaj, między człowieczeństwem a nieczłowieczeństwem. To nie jest tak. To nie jest tak. W rytuale, bo to oczywiście ty o tym powiedziałaś dlatego, żeby poprowadzić ten wątek tej, wiesz, wynaturzonej maszyny. To nie miałaś na myśli samolotów, tylko tę scenerię, która się pojawiła w czasie pierwszej wojny światowej. Że no, nagle w gruncie rzeczy była fabryka jest już. Tak. Bo o co chodzi w pierwszej wojnie światowej? Że idą żołnierze i naprzeciwko się mają żołnierze. Tak Himmler opisuje to w Stalowych burzach. Że szedłem, widziałem żołnierzy, widziałem, że ja ich muszę zabić, ale jak nie zabiję, to będziemy pili potem wódkę, będziemy bratać. To jest jego sposób myślenia i pisania. Nagle on idzie i widzi jakieś monstra, rozumiesz? Jakieś, wiesz, rozpadające się, wiesz, odłamy ziemi, gaz, ludzie się dławią, wykrwawiają, wiesz, na śmierć. I on wtedy mówi, nie, to ja muszę tę wojnę przemyśleć, rozumiesz? I to chyba to miało. To chyba właśnie dokładnie o tym mówimy. Tak. Rytuał w bardzo wielu, ja nie mówię, że wszystkie rytuały, ale bardzo wiele rytuałów afrykańskich to jest transformacja istoty ludzkiej w istotę nieludzką, na przykład lamparda. I, no tak, ale to jeszcze ciągle jest daleko do tej maszyny. To, wiesz? Ale bo to jest też no, pytanie, lampard, jaką się treść przypisuje różnego rodzaju bytom. Nie, ja dlatego, bym powiedział, że rytuał... Ale poczekaj, daj mi skończyć. Bo ten rodzaj transformacji, o którym mówimy, to jest transformacja potworna. To znaczy, to jest transformacja w coś, co jest niezwykle zagrażające, co tak naprawdę prowadzi do rozpadu ludzkiego świata. I co jest też pewnego rodzaju praktyka z tym związana, te właśnie takie stowarzyszenia tych mężczyzn, lampartów, którzy dokonują napadów na wioski, tam robią różne okropne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. To ma ewidentnie taką właśnie
potworną i antykulturową treść, która jest w tym zapisana. Oczywiście to jest też element kultury. Ale w tym sensie, moim zdaniem, tutaj ta opozycja nie jest taka bardzo odległa od tej właśnie treści, którą dokładnie przedstawiłeś. Tak. Ale mi się wydaje, że w Święcie Jasny chodzi o podtrzymanie porządku ziemskiego poprzez, prawda, spełnienie tego, czego wymagają ci, którzy są pozaludzcy. Pozaludzcy, bo to, prawda, to nie ci starcy wymagają, oni tylko wykonują polecenie, które płynie z Odela. Ale że w ostatecznym rachunku chodzi o utrzymanie życia, prawda? Nie o jego rozpad, tylko o jego utrzymanie. Jest ta praca słynna Marina Abramowicz, ona bardzo nawiązuje do Święta Wiosny. Te dziewczyny, te wieśniaczki, które zapładniają swoimi tymi genitaliami. Nie, tylko tam i Marina Abramowicz jest inaczej, bo właśnie jest, nikt tam nie umiera. No nie umiera, ale istota tego... Wystarczy, że tak powiem, skopulować z ziemią, no tak, życie powstało. Natomiast tutaj naprawdę jest odniesienie masy, jest odniesienie ewangeliczne, prawda? Że jeśli ziarno nie obumrze, to nie wzrośnie. Tak. Umrzeć musi co ma żyć i tak dalej, i tak dalej. No, akurat umrzeć musi co ma żyć jest dokładnie z tego samego czasu, co Święto Wiosny. Ale to jest jedna z najstarszych w ogóle idei, że prawda, życie musi być okupione śmiercią i to może przyjmować formę najróżniejszych rytuałów, czy wojen także. No rytuały czy wojen, które są rodzajem takiej właśnie krwawej ofiary. Ogromna większość wojen XX wieku odbywała się w imię przyszłego życia, które będzie lepsze, cudowne, tysiącletnie. Jeśli tu widzę analogię, to właśnie na tym bardzo generalnym poziomie, a nie, że tam Strawiński coś przeczuwa, nie. Przepraszam, struktura formalna odzwierciedla pewnego rodzaju. Nie, to pani profesor, to nie o to. Andrzej chciał coś innego powiedzieć. Ja się z nim zgadzam, że to dzieło było samo w sobie tak poruszające, nie wiem dlaczego właściwie, do dzisiaj. Że ono wywołało bardzo wiele różnych adopcji interpretacyjnych, które się też przy tym stole pojawiły. Na tym polega wielkość dzieła, że ono jest niepozorne w sensie muzycznym. No to jest ciekawy utwór, bo to jest 13 rok. Wtedy triumfował impresjonizm, dodekafonia, czyli klimaty, które oddalały nas od pola bitewnego, raczej w stronę gabinetów naukowych, laboratoriów. I tu się nagle pojawia taki dziki utwór, i tego samego roku jest też ten księżycowy Piero Schönberga. I zaczynają się różne takie historie, że ludzie mówią, po czasie zaczęli się zastanawiać. Po pierwszej wojnie światowej. Przed pierwszą nie było takich interpretacji, że będzie wojna jutro. Ale no bo to właśnie się... preposteryjnie. No tak, ale cofając ludzie... się do tego 2013 roku, no. To trzeba zauważyć, że Francja była 1913 roku, że Francja była tak skodyfikowana i Europa była tak skodyfikowana. Kulturowo, muzycznie, to wszystko było tak ułożone i całe widzenie sfetyszyzowane tak naprawdę francuskie. Przecież Francuzi całe, mówi się o tym spojrzeniu takim sfetyszyzowanym właśnie, które wyszło z Francji, tak. Że myśmy się odcięli właśnie od tych wszystkich takich rytualnych, niezwykłych, nietypowych. I ta cała kodyfikacja tak naprawdę uważam, że i w tym tańcu, i w tej muzyce tak naprawdę jakby odkryła to, jak bardzo się schematyzowaliśmy. Więc to dlatego było takie może prowokacyjne, wracając właśnie do tego. Ale tych prowokacji wtedy było bardzo wiele i taka właśnie dążność do całkowitej zmiany języka, która najpierw przejawiła się w japonizmie, ale to były bardzo naskórkowe rzeczy, chociaż głębsze niż mogłoby się wydawać, jak się patrzy tylko na kimona i wachlarze, bo jednak Japonia ofiarowywała zupełnie inne widzenie, prawda? Inne widzenie niż to kartezjańskie, prawda? Jednooczne i tak dalej. Natomiast egzotyzm, rozpanoszony absolutnie wszędzie, ale właśnie egzotyzm, który został już jakby przefiltrowany przez europejskie instytucje w rodzaju wystaw światowych, muzeów i sprowadzania różnych dzikich, żeby ich tam po kabaretach, prawda, pokazywać. No, to jest bardzo krytykowane w tej chwili. To pokazały studia postkolonialne, ale to jest jednocześnie bardzo poważna rewizja awangard początków 20.
XX wieku, awangard, które wszędzie prawie nawiązywały do różnie pojmowanych prymitywów, inaczej to było w Rosji, prawda, bo to nie tylko były te tam prasłowiańskie, tam tak, bułgarskie i tak dalej, to był także prymitywizm taki jarmarczny, odpustowy i tak dalej, w każdym razie byle prymitywnie i w tej chwili to była taka tendencja, no tak, prawda, wtedy takie słowo prymitywne. Bezmyślne mówienie o tym, że sięgnięto, że Picasso i maski murzyńskie, no dobrze, a skąd te maski murzyńskie? A co się w Kongu działo? A dlaczego najlepsze muzeum etnograficzne jest w Brukseli? Da? Co król Leopold robił w Kongu? Już teraz troszeczkę jesteśmy zdystansowani wobec tego takiego zachłyśnięcia, bo jakby przez dziesiątki lat, przecież to się interpretowało w sposób absolutnie bezkrytyczny. Absolutnie bezkrytyczny. Inspiracja maskami murzyńskimi, okej, fajnie. No tak, to takie uproszczenie, tak. No, nie, to znacznie więcej. To jest no, że tak powiem, takie wyzucie. Może znowu my przerzucamy jakby anachronicznie naszą wrażliwość i właśnie postkolonialną wrażliwość na ludzi sprzed 100 laty, dla których to była normalka. Da? Że dzicy mają takie dziwne tańce i takie dziwne rytmy i można sobie fajnie to wsadzić do własnego dzieła. Natomiast na pewno takiego podejścia nie miał. To tak powiem, z czystym sumieniem do tego sięgano. To my dopiero widzimy to brudne sumienie, prawda, europejskie. No, 1938 Walter Benjamin, czy 9 tezy historii zapisane to już w 1939. No tak, ale ja mówię o awangardach sprzed pierwszej wojny. No, i potem to... o ich, prawda, podręcznikowym ujęciu, że takie, no to było cudowne, prawda? Picasso i maski. A jeszcze zmienię, zapytam pani profesor, czy Kasia Kozyra, bo pani robiła z nią wywiad wtedy, nie? Nie? Święcie wiosny? Nie. Wywiad robił ze mną ktoś z Kozyry. Bo myślę o jej inspiracją Mój Brydżem i jego zdjęciami tych ciał takich. Czy wy wiecie coś o tej inspiracji? O fotografiach? No to się, to jakby no podobne. Nie bo on działał na tej samej wiesz, na tej samej zasadzie, i... tylko tak. Maybridge to robił, bo jeszcze nie miał kamery, która by chwyciła ruch. No dzięki niemu mamy kino. No, a tu także tutaj jakby wszystko jest w odwrotnej kolejności. On to robił, bo inaczej nie mógł. A ona robiła, mając możliwości no właściwie nieograniczone, żeby pokazać płynny ruch, to właśnie no ta animacja poklatkowa dała tą jakąś taką konwulsyjność tym ruchom. No. 25 tysięcy zdjęć z tego, co przeczytałam, wykonanych. No właśnie, teraz jakbyśmy mogli porozmawiać, bo zwykle jednak jest Kasia i można jej zadać dużo pytań, ale tutaj jakoś może, nie wiem, czy będziemy też pytać, bo ja przesłuchałam przed tym spotkaniem taką rozmowę z Zachęty, jeszcze po właśnie z Kasią Kozyrą i tymi asystentkami baletowymi, tak je nazwę, bo nie pamiętam. Tutaj nazwisk. O co w ogóle tam chodziło? Jak to się wpisuje w taką, powiedzmy, twórczość postchorobową Kasi, fascynacją ciałem, śmiercią? I ta kwestia, że wybrała właśnie no, ciała nieoczywiste, starych ludzi, którzy mieli przyczepione jeszcze genitalia, jakby nie odwrotne, tak. Jakby o tym, co było w 1913, trochę spekulujemy, przynajmniej jeśli chodzi o balet, bo do tego nie mamy dostępu, ale wszyscy widzieliśmy jakoś, czy mogliśmy się teraz szybko zapoznać ze świętem wiosny Kasi Kozyry. I co wy tutaj, ja jestem ciekawa tego jednak być może stworzonego mitycznego oburzenia, czy tutaj, jak w ogóle... Widzicie. A ktoś się oburzał świętem wiosny Kozyry? No właśnie, nie doczytałam, nie. Ale dlatego, jak? To jakie inne? Jakieś, znaczy, Kozyra się zawsze interesowała tym, co w średniowieczu nazywano kontyngencją bytu ludzkiego. To znaczy jego jakby wyeksponowaniem na przemijanie, na możliwe deformacje. No i przede wszystkim no, to jest ta słynna zasada Tomasza Zakwinu, który mówił, że do istoty żadnego bytu przygodnego nie należy jego istnienie. Czy
czyli ona wyszła, bo ja uważam, że ona była średnio zakorzeniona w tej filozofii ciała, która wtedy dominowała po Foucault, powiedzmy gdzieś w 80-tych latach, 90-tych, raczej w 80-tych. Tylko ja zawsze uważałem, że ona miała bardzo silną intuicję religijną, która wychodzi teraz we wszystkich jej pracach w zasadzie. Ma bardzo silną inspirację religijną, ale w takim sensie myśmy kiedyś z panią profesor dyskutowali w Zachęcie na temat lekcji śpiewu, nie wiem, czy pani pamięta. Tak. Żmijewskiego, że to jest bardzo podobny motyw patrzenia na, bo w Ewangelii są te dwa jakby główne nurty opisu Jezusa. Jeden to jest to, co ja nazywam zrzeczeniem się boskości, na jakiś czas oczywiście, i ten taki triumfalny motyw. I on się przebija w historii sztuki, tutaj pani profesor będzie mnie poprawiać, nie. Że nie będzie. Ale nigdy nie powiem, bo tak. Że te dwa momenty, w ogóle Jezus i akt kobiecy to są najwięksi fundatorzy sztuki. Bo gdzieś tak do połowy XIX wieku właśnie wszystko było albo o Jezusie, albo o kobiecie, która leży na tym. Ale teraz mówię o tym Jezusie, że jeżeli odetniemy tę warstwę triumfalizmu, czyli tego takiego centrum, w którym Jezus się pojawia w tej mandorli jeszcze takiej, prawda, w tej aurze, i zobaczymy tego Jezusa, w którym się mówi, zwłaszcza na przykład w Ewangelii Świętego Marka, że podkreśla to się do samego końca to jego człowieczeństwo, prawda? To, co on mówi tam, te ostatnie słowa na krzyżu, one są też inaczej interpretowane tutaj, że to jest, że on nie do końca siebie rozpoznaje jako Syna Boga ciągle. On wie, że Bóg jest jego Ojcem, ale nie wie, że on jest Synem. Do końca, czyli to jest takie... I teraz Kozyra, Żmijewski, ale nie tylko, bardzo wielu artystów na świecie intuicyjnie wyczuwa tą religijność jako taką refleksję nad przygodnością ciała, nad umieralnością. Dlaczego ona się kobietami interesuje? Bo kobiety mają szczególną intuicję tego stanu. Żeśmy o tym rozmawiali z Mirą bardzo dużo. Pani nie było, profesor, to było dosyć ciekawe na temat łaźni męskiej i żeńskiej. Na czym polega różnica, bo ona stworzyła dwa dzieła. Teraz problem polega na tym, że dziewczyny, kobiety inaczej się zachowują w łaźni niż mężczyźni. Że mężczyźni eksponują władzę na gości. Kobiety odwrotnie. Są wobec siebie przyjazne, czują taką solidarność wynikającą z tego poczucia, że to ciało jest wyeksponowane na cierpienie. Na te różne przypadki kobiece, łącznie z wypadaniem z obiegu, jak to się mówi popularnie, prawda? Czyli na przykład spojrzeniem brutalizującym je na ulicy, prawda? Starsza kobieta, kobieta taka źle wyglądająca. Jak wychodzą z tych łaźni, to się wszystko odwraca. Ja twierdzę, że kobieta staje się przedmiotem manipulacji seksualnej dopiero jak się ubiera. Jak wchodzi do biura i zaczyna w męską grę grać. Wtedy się zaczyna też rywalizacja między kobietami, to czego właśnie w tej łaźni nie widać. Z mężczyznami jest odwrotnie. Młody przystojniak, który idzie do biura, wbija się w ten garnitur, on spotyka faceta z łaźni męskiej, takiego zgrzybiałego, wiesz, tego, który się okazuje jego szefem. I on dla tego szefa jest po prostu w łaźni Bogiem, a w biurze tylko zwykłym popychadłem. I chodzi o to, że to ciągle... Ale w ogóle nie ma... Jest. Jest, bo są stare kobiety. Tak, ale są stare kobiety i chodzi... To jest właśnie takie... A tu się z tobą nie zgodzę. Ale chciałabym to dokończyć. Wydaje mi się, to ważne, że właściwie to są... Co w ogóle bardzo jest uderzające, gdy się przejrzy te materiały, które są dostępne na temat tego, w jaki sposób układa się tych ludzi. Te osoby są układane. Ja przy tym byłem, więc nie musisz właśnie, nawet tego ale mówić. Nie, ale dla mnie powiem ci, co jest takie. No nawet chciałam to Kasi powiedzieć, jakoś mnie dotknęło, do żywego mnie dotknęło, że te panie, które instruowały baletnice, tak, podejrzewam, używają białych rękawiczek. Jest tam ta kwestia właśnie. Takiego potraktowania, no, takiego ageizmu jakiegoś, czy ageizmu też się mówi, no po prostu dyskryminacji ze względu na wiek.
stosowanie tego, co się nazywa elder speak czy baby talk, takiego protekcjonalnego tonu, gdzie jest dużo takiej infantylizacji. Proszę nóżkę teraz, tak? Nóżka, rączka. Jakby naprawdę przesłuchiwałam jeszcze to, żeby zobaczyć, jak to możliwe, że tam właśnie tak, tak starość jest pokazana. To jest bardziej być może oczywiste, gdy mówimy właśnie o śmierci, niż gdy młoda dziewczyna tańczy i jest ofiarą. To są osoby starsze w sytuacji podobnej do takiej sytuacji medycznej w ogóle. I nie, to jest jak, język, jakim te pielęgniarki mówią do starych. Tak, ale to są... Właśnie panie Juziu, tam tak, ona tak, mówi. Tak, tak, dokładnie tak. I dobrze, że nie babciu, ani tak, babciu. No właśnie, to infantylizacja starszych osób. To elder speak, to są, to jest masę badań o tym, że w jaki sposób, taki sposób mówienia do osób starszych, a nie tylko ja, nie jestem chyba jakoś jeszcze w tym wieku, a też się już spotykam z elder speak, gdzie słyszę od nastoletniego trenera wakeboardu, który mówi, a mamusia, bo jestem matką, a to mamusia może pierwsza, tak? Ja no nie jestem jego matką, no ale tak, to jest to babciu, dziadku, tak? Że w ten sposób, tak. Natomiast... Dlaczego ja, on jest trenerem? Bo ja nie wiem, co to jest. Aha, to jest, tak jak narty wodne, tylko na desce i tak się skacze. I w jaki sposób ten, to, jak tam się pojawia ta starość, moim zdaniem jest najbardziej tutaj dotkliwe i takie zbliżające jednocześnie do takiej naturalności, że to są osoby, które właśnie w takich często sytuacjach się znajdują, medycznych, tego co pani profesor powiedziała, jakbyś tutaj opieka medyczna i na przykład pielęgniarka w jaki sposób się zwraca, czyli jakby to było takie naturalne nawet wręcz, naturalne, ja, w sensie ja nie mówię nie przesadzała, bo to trwało rok. To trwało rok. Oni pracowali codziennie i mi się wydaje, ja nie miałam nic wspólnego z realizacją tej pracy, ale wyobrażam sobie, że tam musiała już istnieć to daleko idąca zażyłość pomiędzy tymi ludźmi, pomiędzy tymi starymi, pomiędzy tymi dziewczynami. Także to, że ona mówi pani Juziu, to... A może ma pani rację, tak? Bo to w sytuacji... Że prawda, co innego jest, jak, tak, tylko jak pielęgniarka tak się zwraca do chorego, który znalazł się wczoraj albo dzisiaj w tym szpitalu. To też w tej tutaj mi się wydaje, że tam musiały być, no nie wiem, na pewno tam były jakieś afery pomiędzy nimi, zazdrości, tego cudnie naprawdę musiały być, ale że no, sam ten czas tak, i to... Tak, pani rację, ale ta ja nagość, poza tym jeszcze pamiętaj na tym, że to byli wszystko, nie wiem czy wszystko, ale w każdym razie w większości byli tancerzy, więc dla nich, jednak dla tancerzy ciało i nagość są czymś innym zupełnie niż dla ludzi, którzy prawda, nie wykonują dziwnych skoków, prawda, nie ich zawodem nie jest pokazywanie swojego ciała i możliwości tego ciała, prawda, to ciało jest tylko jakimś tam narzędziem, żeby się przemieścić, czy zjeść, czy wydalić. Natomiast to jest bardzo specjalny rodzaj ludzi, jeśli patrzymy na to z punktu widzenia właśnie stosunku do ciała. I to, że one są w rękawiczkach, to mi się wydaje, że jest no taką... Nie wiem, to nie jest BHP, to nie jest BHP, bo to jest trochę tak jak działanie ratowników medycznych teraz, odkąd jest AIDS. Da, oni w wypadku, jak oni jadą do wypadku, oni są wszyscy w rękawiczkach. Ale to wszyscy tutaj, nie, ja wiem, że to miało inny sens, ale chodzi o to, żeby wszystko było na biało i żeby jakby już te ciała tych instruktorek, nazwijmy to, żeby nie było tych ciał, żeby tam nie było dotyku, żeby tam nie było cielesnego dotyku. Tak ja to widziałam, ja to nie widziałam jako żadne upokorzenie, czy edgy, mi się chodziło dla mnie to wyglądała taka wyraźna granica, że prawda, oni są tymi ciałami, natomiast one są takimi urządzeniami, które mają te ciała ustawić. Jakie skojarzenia budziły, a co może być jakoś też, myślę, jakoś w nie musi wydać, że taki wyrwany kawałek, ten, który żeśmy dostali właśnie z tym ustawianiem tego faceta z brzuchem, to tego Juzia, ja to odebrałam raczej właśnie takie no, świadectwo tego, że oni no, spędzili ze sobą naprawdę bardzo dużo czasu i bardzo ciężkiej pracy. Bardzo ciężkiej pracy, bo to przecież była cholera. Ja byłem na wielu sesjach. Wielka odwaga. Znaczy ja to potraktowałam jakby sam montaż też jako formę
jakby potraktować jako formę dzieła, to jakie interpretacje jakby mogą się tu pojawić? Nie, bo ty masz rację, ale poczekaj, ty też masz rację, bo chodzi o to, że wokół tej pracy wytworzyła się szczególnego rodzaju instytucja. Bo tam były te młode dziewczyny ze szkoły baletowej, które próbowały skorelować tą wiedzę, na temat tego, jak się porusza zawodowy tancerz z kondycją tych starych ludzi. Były dziewczyny, które po prostu nic o tym nie wiedziały, których zadaniem było, ja miałem dwie tam takie znajome, które się zajmowały tylko układaniem tych nóżek. Układaniem tych nóżek. I byli ci ludzie starsi, byli tancerze i tam były ciągle jakieś konflikty. Które oczywiście nie jest. Z tancerzami by miało nie być konfliktowało. No, dlatego mówię, że to, co Mira powiedziała, jest trafne, bo chodzi o to, że tam się wytworzyła taka struktura jak w korporacji trochę. Każdy myślał, że robi najważniejszą rzecz. To my wiemy na przykład z różnych instalacji Żmijewskiego, czy na przykład przy więzieniu, jak on robił to słynne więzienie, które moim zdaniem było nieudaną zresztą pracą, ale nieważne. Tam się wytworzyły najrozmaitsze napięcia, których on wcale nie przewidywał, bo on chciał napięcia między więźniami a strażnikami. A wyszły napięcia między montażystami, instalatorami, ludźmi od elektryfikacji i tak dalej. Przy tego rodzaju dużych przedsięwzięciach, tego w Polsce dużo robiono, zawsze wychodzą jakieś takie rzeczy i na tym planie to było robione tam nad Wisłą, tam w tym oddziale SP. To była mordęga po prostu, bo czasami jedną klatkę robią się 4 godziny, bo coś się nie zgadzało. Ten człowiek, który fotografował to, mówi jeszcze raz, bo tutaj wylazła jakaś czarna ręka, jakiś pierścionek, coś. Więc te białe rękawiczki, one tak. Myślę, że te dziewczyny, które były ze szkoły baletowej, że one z wdzięcznością przyjęły to, że mogły je założyć. Bo może nie chciały za bardzo dotykać tego i tak dalej. Mi się tutaj wydaje, że to jest prosta sprawa, żeby właśnie nie dotykać. No, ale chodziło też o biel. Chodziło też o biel. Że to wszystko musiało być białe. Pojawił się jakiś moment, to się od razu robił na tej klatce brud. I trzeba było to likwidować. Dlatego to robiono ponad rok. No. I w końcu wyszło wspaniałe dzieło. No ale ono jest niezwykłe z bardzo wielu powodów. Może nie tak niezwykłe jak święto wiosny, ale jak się pisze o święcie wiosny, nawet w bardzo poważnych leksykonach amerykańskich, francuskich, niemieckich, to się wymienia kozyrę też. Pinę Bausch, kozyrę i oczywiście Simona Rafa. Ale lepsza niż Pinę Bausch. No myślę, że tak. Okazało się, ja znalazłam w internecie wczoraj, że ktoś u nas na Uniwersytecie Jagiellońskim, przepraszam, że nie przytoczę pani, kto się tym zajmuje, pisze pracę na temat właśnie ciała, tańca i pamięci. I okazuje się, że Kasia Kozyra to jest jedyna praca, jedyna polska interpretacja Święta Wiosny. Ale jak cały Poznań i tutaj teatr, tańca w Poznaniu, no to jest... Ale to może było później. Nie, no dużo było. Ale nie wiem. Raczej co do 2000 roku na przykład, że tylko... No wiesz, to ja myślę, że ona tam może pisała od tak. Jakichś, myślę, że 10 lat to jest po prostu przerabiane. No ale wydaje mi się, że może Kasia w takim razie to jakby rozpoczęła, tak? I więc to było nie, może pisane, artykuł był rzeczywiście zaraz po tej pracy i jakby do tamtego czasu nie były wymienione. Były wymienione różne międzynarodowe, europejskie jakieś produkcje. Królica, Anna Królica pisała takie artykuły. Możliwe, że tak. No w każdym razie... Ona tam, ja przywołuję jakby ten jej artykuł, że ona właśnie pisze, że do tamtej pory... Zresztą ja wam powiem, że to wielkie studio baletowe w Paryżu zaprosiło kiedyś Kasię na sympozję. Ona tam, żeby zatańczyła. Tak, żeby zatańczyła i opowiedziała tą całą historię. Tak. No bo to jest też ważny etap, że Kasia to zatańczyła. Tak. I to jest bardzo ciekawe, bo bardzo wielu reżyserów tu w Polsce, na przykład z Teatru Wielkiego, zwracało się do niej i myśmy nawet przez chwilę z Kasią pracowali nad tym, żeby zrobić skrypt po prostu do takiej opery polegającej na balecie, który jest takim baletem mechanicznym, trochę takim właśnie ze Schoenberga, takim Sprachgesang, ale to się wszystko jakoś tam rozmywało. Także do tego nie doszło. Ale ona była zapraszana przez wiele instytucji międzynarodowych, amerykańskich, europejskich, bo to dzieło wywarło wielkie wrażenie po prostu. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na tą poliformiczność, że to jak człowiek patrzy na to, który nie zna tej techniki, to widzi tam balet po prostu.
taki właśnie balet jak u Niżyńskiego, jak u Diagilewa, że to są po prostu ludzie, którzy wykonują jakiś mechaniczny ruch. Dopiero potem przez tekst, przez głębszą analizę dowiadują się, że to jest w ogóle wszystko na podłodze, w innym planie. Tak, Andrzej, tak było? Rozmawialiśmy kiedyś na ten temat. No. Tak. I to, no. To zatańczyć się na śmierć, bo też trochę no. O to chodzi o całkiem innego wymiaru wtedy, gdy patrzymy na to, nabiera, gdy patrzymy na to, jak tutaj Kasia nad tym pracowała i jak to montowała, bo właśnie dlatego ja widziałam jakąś jednak opresyjność, być może tam, gdzie jej nie było, ale z pewnością no, ogrom pracy, tak? I tak jak mówisz, że przy jednej klatce, że rzeczywiście to mogło to doprowadzić. Kadra, bo myśmy nie wierzyli, że ona to w ogóle kiedykolwiek skończy. Jaka to jest przestrzeń i też położenie, że nie wertykalne, że horyzontalne, że to są ludzie, którzy podejrzewam, też ze względu na wiek, korzystają z opieki medycznej, często leżą i w jaki sposób są właśnie instruowani. Ja nie wiem, dla mnie to jest jednak, bo tutaj to się pojawiło, coś, co w różnym języku możemy o tym mówić, czyli o tym połączeniu, powiedziałeś, eros, thanatos, destrudo, libido, tutaj w jaki sposób jesteśmy za tym, że święto wiosny jest jednak o życiu, a na ile o śmierci, wiadomo, że nie da się tego rozłączyć, ale święto wiosny, Kasi Kozyry, no dla mnie jest to umieranie. Jakby o czymś oczywiście mogło być dzieło takie, to dlatego trochę chciałam tutaj dopytać o też taką recepcję, czy po prostu, czy wiecie, albo sami jak odczuwacie, o czym jest, raczej jakie emocje wzbudza Święto Wiosny Kozyry. Bo dla mnie to jest niezwykle istotne. Ja znam relacje. Oburzenie, ale nie, co? Nie, właśnie no. Ja byłam na takim spotkaniu w Zachęcie, dosyć licznym. Nie było Kozyry. Tam się wywiązała awantura, ale oczywiście awantura była głównie spowodowana łaźniami. Już kompletnie nie pamiętam, dlaczego w ogóle to było, bo to nie trzymało się wszystko kupy, nie pamiętam, kto to prowadził. Głównie chodziło oczywiście o nagość. Pamiętam, że jakaś taka dziewczyna, fotografka wstała i jakiegoś gościa mówiła, że ona może go fotografować, proszę bardzo, tutaj. Także to się no, no jak takie, tak, niech się pan to rozbiera. To nie miało wszystko, no nigdy takie publiczne dyskusje, ale w każdym razie to było na takim wysokim, że tak powiem, agresywnym tonie wszystko. Ja przeczytałam w tych materiałach, które żeście Państwo przysłali, że w jakimś wywiadzie to wysoki obcas odpowiedział, że jest jedno z najważniejszych dzieł XX wieku polskiej sztuki. Ja to podtrzymuję. Ja to powiedziałam wtedy na tym właśnie no, beznadziejnej zupełnie dyskusji. Święto wiosny. I że ja jestem w stanie tego dowieść, stosując kryteria czysto akademickie, skoro już tu jestem jako akademik przedstawiona. Przez akademickie rozumiem nie coś jest skostniałe, strupieszałe i tak dalej, tylko akademizm, ten prawdziwy, nieprawdziwy, przepraszam, tylko ten pierwotny. No polegał na tym, że no, różne tęgie głowy XVII-wieczne chciały no, uczynić ze sztuki coś całkowicie steoretyzowanego i zintelektualizowanego. W celach po pierwsze dydaktycznych, że jeśli trzeba czegoś nauczyć, no to trzeba stworzyć reguły, prawda? I to był zespół reguł, których nauczano. No, jak już te królewskie wszystkie akademie popowstawały, no to one musiały mieć jakiś tam więc porządek. Więc stworzono zespół reguł, który z jednej strony był takim zespołem reguł, których trzeba nauczyć tych artystów, skoro im się płaci za to, a z drugiej strony no, dawał narzędzia w postaci kryteriów do oceny. I takie podstawowe prawda, pojęcia, które tam są, inwencją, emulacją i potem egzekucją. Czyli inwencja to znaczy prawda, idea dzieła. Sam pomysł na dzieło, idea dzieła, że to musi być, no przepraszam znowu, bo francuski tutaj jest podatniejszy, le grand sujet. No, nikt nie zaprzeczy, że mamy tutaj do czynienia z le plus grand sujet. No. No, wszystko jedno, czy się będziemy spierać, czy bardziej śmierć, czy bardziej życie, czy przejście między jednym a drugim, czy ofiara życia, śmierci. Doniosły temat. To jest doniosły temat, więc ten pierwszy, najważniejszy,
warunek wielkiej sztuki, wielkiej sztuki, to znaczy, że ona nie ma być o byle czym, tylko że musi dotykać najważniejszych rzeczy, jest spełniony. Następny warunek, emulacjo, tutaj jest chyba najbardziej interesujący w wypadku Kozyry. Znaczy emulacjo nie może być rozumiane jako tylko ścignięcie się, bo oczywiście chodziło o to, żeby się ścignąć z innymi, żeby się ścignąć z tradycją, żeby nie powtarzać, ale jednocześnie nawiązywać, cały czas pozostawać w jakimś... No to tutaj mamy, prawda, wybór na bardzo wielu polach, ta emulacja, to znaczy to, że ja jestem świadom tego, co było, ale przy tej pełnej świadomości, znajomości tradycji chcę zrobić coś innego i w jakiś sposób lepszego. W jakiś sposób lepszego. To jest jakby najbardziej skomplikowane z tych poli. Ale u Kozyry to we wszystkich pracach jest, no i no oczywiście. No i wreszcie egzekucja. No, pokażcie mi pracę, która by właśnie przez rok, sześć dni w tygodniu, prawda, po ileś tam godzin, jest to wykonanie perfekcyjne, bo to jeszcze nie o to chodzi. Nie chodzi o, prawda, ilość godzin, ileś miesięcy, tak jak jeszcze Dürer pisał, że tyle i tyle żąda, bo tyle i tyle czasu mu zajęło. To był przelicznik. No ja to malowałem pół roku, to ja proszę tyle. No, więc tutaj ona więc wykonawstwo. I tutaj już była mowa o tym, że jednym z takich najbardziej trywialnych, byle jakich zarzutów pod adresem, że prawda, ja to też tak potrafię, a to nic nie jest, a to tu chrapnął, a tu maźnął, a tutaj sfotografował, a tutaj się wygłupił, a tu się rozebrał. Że nie, tu jest złożona ta nieprawdopodobna praca i efekt jest perfekcyjny, jest technologicznie perfekcyjny. Ja tu mówię o czystym jakby rzemiośle, mimo że to nie jest rzemiosło w sensie rękodzieła, ale no technika wykonania. Także... No to w jakimś sensie jest rękodzieło, jak tu rozmawialiśmy o tym. Także niewiele jest takich prac, dlatego ja tak wysoko to cenię, które no nie mając sobie nic, prawda, z jakiegoś takiego źle rozumianego tradycjonalizmu czy zależności jakiejkolwiek, bo tu nie ma żadnych zależności, prawda, ta cała emulacja nie ma w sobie nic zależności. Także... No mało jest takich prac rzeczywiście, no mało, święto mało, dlatego ja uważam, że w Polsce w każdym razie nic lepszego na pewno nie powstało i to nie od... Nie w ciągu ostatnich 30 lat, ale jak spojrzeć tak jeszcze bardziej, może po wojnie. Może po wojnie. No pokażcie po wojnie, no co byłoby lepszego. Nie ma czegoś lepszego. Ja uważam, że dobrą, taką bardzo monumentalną pracą jest też lekcja śpiewu. Jest. Też i to, i to obie, i to obie, właśnie obie, jeszcze te obie. Obie, bo jedna z Bacha, z Bachem, druga jest z Maklakiewiczem. No i ta praca taka bardzo pod tym trzecim względem, niedoskonała, czyli tego egzekucja, to jest praca Libery, te perseweracje mistyczne, to jak on się opiekuje tą swoją babcią. Bo on był właściwie pionierem jakby tego całego ruchu kontyngencji, jak ja mówię, ciała. Tylko tutaj właśnie niespełniony jest ten trzeci warunek. To jest źle nakręcone, ja mam, bo to jest jeszcze ta prymitywna... Ale ja mam niestety wobec tej pracy zastrzeżenia natury, przepraszam za etyczne. Słowo etyczne. Tak myślałam. Znaczy, ja nie wiem, czy pani Roma, bo wiemy, prawda, kto to jest, to była pani Roma. Tutaj pan Józio, nieważne. No. Natomiast to jest pani Roma, to jest pani Roma, która w absolutnej nieświadomości, prawda, już jest i nie wiem, czy pani Roma wtedy, kiedy by się dowiedziała o tym, że za światu, że tutaj jest pokazane, jak są jej zmieniane pampersy, to czy pani Roma byłaby zadowolona? Tak, ale to samo można powiedzieć, że kobiecie... Czy to dla niej nie byłoby coś przepotwornie upokarzające? Znaczy, ja mam to samo pytanie mógłbym zadać w odniesieniu do łaźni żeńskiej. Też... Nie, no to zarzucano Kozyrze od początku, tak, że to ale... podglądactwo i że te kobiety... Ja bym odsunął raczej ten motyw, to znaczy to jest niestety to przekroczenie, którego często artyści dokonują. No.
Ja wiem, że to ale się... nikt jej nie poznał. No tak. Dla człowieka jeszcze wtedy, teraz już by ją poznały, te kobietki, na pewno. Chyba tak. By ją namierzyły i by ją poznały, znaczy, jestem pewna. Jestem pewna, że to ile? To 20 lat, prawda, Haniu? Tak, 20 lat, ale... I prawo do wizerunku, prawo do wizerunku... No, były takie, były przecież, była ambasada... Były? Tak, ambasada węgierska się odezwała, tak? Czy w Budapeszcie przychodziły jakieś pisma z Budapesztu, tak, że, ale że nie, że pozwą, tylko że były, ponieważ pokazały się w gazetach węgierskich. Kadry. No. Parę osób się rozpoznało. No. Ogólne zagrożenie, a potem chyba przyszedł jeden list dopiero jak pokazała łaźnię męską w Wenecji. Tam nie wiem na ile to jest legenda, na ile nie, że weszła ekipa filmowa z Węgier i rozpoznała jakiegoś faceta, który tam pracował w telewizji. Ale jakby nigdy zawsze to... są koszta zawodu. No. Zawsze to się jakby rozbywało na etapie... Nie jest to takie bardzo zabawne zobaczyć siebie w łaźni. W Wenecji. Znaczy nie w Wenecji, w Budapeszcie. Nie no, ale w Wenecji, Budapeszcie. Tak, ale to jest... No właśnie wszystkie nadużycia wizerunku, uprzedmiotowienie, no przecież tak, tam można sypnąć. Tak, to jest pełno przykładów, tak. Dobra, usuwamy tego liberę, okej. Okay. Tak. Ja tutaj zrobię ustępstwo, ja bardzo lubię tę pracę, ale... Ja pozytywy lubię. Tak. Ale oczywiście to nie ma poznania. To zostawmy lekcje śpiewu i, i tak. Rzeczywiście to są takie najbardziej fundamentalne prace, jeszcze zrobione w tej poetyce wideo w dodatku, prawda? Bo to jest jednak film, ale oczywiście ja się upieram przy tym polifonizmie tej pracy, bo tam jest i rzeźba, i animacja, i interwencja na planie, i reżyseria. I w końcu powstaje jednak film, prawda? Bo to jest jednak to było określane jako wielokanałowa wideoinstalacja, prawda, Haniu? No. Także to jest dzieło, które skupia w sobie. Jedna tylko jest tam bardzo ciekawa i dziwna rzecz, że nie ma w tym filmie kozy. No właśnie. Ja to jest najbardziej. Ale jednak jest, że pomiędzy tymi wideoinstalacjami ona tam targnęła i zatańczyła, tak? I tam się pojawia Kozyra. Oczywiście też pomyślałam, dlaczego... Ale jak Hitchcock, wiesz... Dlaczego jej nie ma pośród tych plaż? To jest bardzo znamienne, że to jest jedyna jej praca, w której ona praktycznie... No nie, jeszcze Pietruszka. Tam były takie drobne prace, gdzie jej nie było. Ale jednak ona uczyła się tej choreografii, tak? Tak, Ona chciała, ale właśnie... I w jakimś sensie uczestniczyła w tym, nie jako wideoinstalacji, ale w jakimś rodzaju... I na razie zwierząt też nie było. Mylisz się. Kompletnie się mylisz. No. Ona tam jest wszędzie, bo ty zapominasz o tym, że tam były też filmy. Ten film, jak zabijają tego konia. Tak, ona tam jest, wszędzie. Jest. Czyli rzeczywiście tak, być może w Święcie Wiosny jest jej najmniej, tak? Tak, to znaczy... A to ciekawe w kontekście tego, że... Ona się tam pojawia jak taki cytat albo apostrof, no też w łaźni żeńskiej, ona się też pojawia jak twarz. Wystawia, tak? Ale też jej tam nie ma, ale wiemy, że ona tam była w środku. Z jej perspektywy, tak. A tutaj nawet to układanie ciał być może mogło się odbyć kilka dni, może bez niej, gdy gdzieś wyjechała. Nie, to się zawsze, to się przeważnie bez niej. Ale w tym sensie, że nie jest taka kluczowa, że jest jakoś tak... Pod koniec już nie zawsze była. Nie zawsze była, ona już pod koniec w ogóle tam nie chodziła. Nie, w ogóle to dużo, ale tak... Dużo takich dni opuszczała. Bo jak to się zaczęło docierać, to po prostu szukając to było już jak... też miała w którymś momencie być tą centralną postacią, co miałam też jakoś w tym swój udział, że przyjechałam tam, miałam jej pomóc, żeby stała się centralną żeby postacią. Żeby nie przeskoczyła trochę na drugą stronę. No ale właśnie póki co nie jest. Jest jakby tak jak ktoś, kto przeprowadza wywiady. No ale na koniec ona tak trochę tam się w tym filmie, widzę takie przechodzenie takie już. Ja myślałam, że jakby do tego dojdzie, że będzie właściwie jedną z nich. Znowu akcent położony tam, gdzie się spodziewamy, ale jakoś zaczyna być coraz mniej. Nawet na seminariach się już nie pojawia, to jakieś symptomatyczne, że Kleger w dziełach. No dobra, Kasiu tam się grzeje, to już wyłączamy, tak. No, myślę, że już się